Mniejsza rola KE w wypracowywaniu wspólnych zasad relacji gazowych z Rosją. Maleje rola KE w ustalaniu wspólnych zasad relacji gazowych Unia Europejska z Rosją. Maleje rola Komisji Europejskiej w wypracowywaniu wspólnych zasad relacji gazowych Unia Europejska z Rosją, napisała w opublikowanym w piątek raporcie ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich Agata Łoskot-Strachota. Wskazała jednak, że od kwietnia bieżący rok dostawy z Rosji zmniejszyły się w sumie o 23 miliardów metrów sześciennych surowca. Według analityczki, silna zależność Unia Europejska od rosyjskiego gazu stanowi jeden z czynników utrudniających zdecydowaną i szybką reakcję na rosyjską agresję na Ukrainę. Obecnie w Unii Europejskiej nie widać jednoznacznej determinacji, by osiągnąć zakładaną wcześniej redukcję importu gazu z Rosji o 2/3 przed końcem roku. Nie ma wreszcie uzgodnionych konkretnych celów redukcyjnych dla poszczególnych państw ani do określenia, jaką rolę mogłaby w tym procesie odgrywać Komisja Europejska. Według analityczki, silna zależność Unia Europejska od rosyjskiego gazu, której konsekwencje są wzmacniane przez szalejące od ubiegłej jesieni i coraz bardziej uderzające Europejczyków po kieszeniach ceny gazu i energii, stanowi jeden z czynników utrudniających zdecydowaną i szybką reakcję na rosyjską agresję na Ukrainę. W chwili obecnej dyskusja o możliwości nałożenia embarga na import gazu z Rosji de facto zniknęła z unijnej agendy, napisała. Obecnie, jak uważa Łoskot-Strachota, w Unii Europejskiej nie widać jednoznacznej determinacji, by osiągnąć zakładaną wcześniej redukcję importu z Rosji o 2/3 przed końcem roku. Nie jest również wyjaśnione, co konkretnie miałoby to oznaczać, redukcję dostaw w grudniu 2022 rok. W porównaniu z grudniem 2021 rok. Czy ograniczenie o 66%. Importu w całym 2022 rok. Nie ma wreszcie uzgodnionych konkretnych celów redukcyjnych dla poszczególnych państw ani do określenia, jaką rolę mogłaby w tym procesie odgrywać Komisja Europejska. Autorka raportu zauważa, że poza kwestiami związanymi z legislacją dotyczącą magazynów gazu obowiązek ich zapełniania przed sezonem grzewczym i inne zmiany do rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu oraz rozporządzenia o warunkach dostępu do unijnych sieci gazociągowych, zmniejszyło także zainteresowanie większości państw członkowskich wypracowaniem wspólnych, skoordynowanych przez KE działań mających ułatwić przygotowanie na najbliższą zimę i przetrwanie wciąż możliwego kryzysu gazowego. Nie widać, przynajmniej na razie, znaczącego zainteresowania platformą do wspólnych zakupów gazu. Jednoznacznie chcą z niej korzystać w skali regionalnej Bułgaria i Grecja, ani wymiernych rezultatów osiągniętych dzięki wykorzystywaniu tego instrumentu. Widoczne są natomiast indywidualne działania poszczególnych państw mające na celu zmniejszanie zależności od rosyjskiego gazu, czytamy w publikacji. Wskazała, że aktywnie poszukują alternatywnych źródeł zarówno najwięksi importerzy surowca z Rosji i Unia Europejska, tacy jak Niemcy, których zależność ma według deklaracji rządu spaść do końca 2022 rok. Z ponad 50% do ok. 30%. I Włochy podpisujące kolejne umowy na import surowca z krajów afrykańskich, jak i mniejsze państwa, takie jak Litwa, która od kwietnia wstrzymała całkowicie import z Rosji, Estonia, która razem z Finlandią uruchamia już najbliższej zimy pływający terminal LNG, czy Słowacja, która właśnie podpisała umowę na import gazu z Norwegii w tym i przyszłym roku. Autorka napisała, że od czasu agresji Rosji unijne koncerny starały się maksymalizować wielkości sprowadzane od Gazpromu w ramach kontraktów długoterminowych i m.in. zapełniać magazyny w obliczu coraz mniej przewidywalnej przyszłości importu z Rosji. Paradoksalnie skutkowało to, jak zauważyła, zwiększeniem europejskich płatności za gaz i ropę na rzecz Moskwy oraz wzrostem nacisku w unijnej opinii publicznej, by wstrzymać dostawy. W kwietniu przesył rosyjskiego gazu do Europy zaczął spadać, co początkowo wiązano to przede wszystkim z sytuacją na rynku i niższymi, stabilizującymi się cenami gazu w porównaniu z tymi pod koniec lutego i w marcu. W późniejszym czasie na zmniejszenie rosyjskiego eksportu zaczęły też wpływać coraz trudniejsze relacje Unia Europejska z Rosją. Przypominała,
że jako pierwsze import gazu z Rosji wstrzymały Litwa, Łotwa i Estonia, a 27 kwietnia Rosja wstrzymała dostawy do Polski i Bułgarii. Następnie, jak wskazała, od 31 maja ustały dostawy do holenderskiej firmy Gasterra, a 1 czerwca, do duńskiej Ørsted i Shell Energy Europe Limited, dostarczającej część surowca na rynek niemiecki. Rosja miała także odmówić pod koniec kwietnia przyjęcia płatności za gaz od Gazpromu Marketing and Trading, a 11 maja, w ramach kontraktacji, wstrzymała dostawy do wszystkich spółek z grupy Gazprom Germania. Należy do nich szereg firm aktywnych na rynku handlu gazem, takich jak Wingaz czy Wiech, za pośrednictwem których Gazprom sprzedawał surowiec do odbiorców m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji czy Belgii. Według szacunków niemieckiego ministra gospodarki i ochrony klimatu kontraktacje rosyjskie skutkowały spadkiem dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec o ok. 10 milionów metrów sześciennych dziennie, czytamy w publikacji. Napisano, że tylko w pierwszych 5 miesiącach 2022 rok. Wolumen sprzedaży gazu do krajów tzw. dalszej zagranicy Europa bez państw bałtyckich, Turcja i Chiny, miał spaść o 27,6%. RR, przy czym eksport do Chin wyraźnie rósł. Od kwietnia, na skutek odmowy uiszczania płatności w rublach i lub indywidualnych decyzji o wstrzymaniu importu rosyjskiego gazu, wstrzymane zostały dostawy z Rosji do państw importujących w 2021 rok. W sumie ok. 23 miliardów metrów sześciennych surowca. Dodatkowo maleje i zmniejszać się będzie poziom importu państw unijnych, w tym Niemiec, stopniowo dywersyfikujących źródła dostaw.